Witajcie, moi drodzy, w kolejnym filmie. Ja jestem Patryk. Dziś mamy 4 marca. Po dłuższej przerwie zimowej wracamy na te YouTuby. Dziś zwożę słomę. Tutaj sprzątam na polu, gdzie będą buraki. Także muszę wszystko zwieźć. Dziś zostało 120 balotów, czyli powiedzmy 4 transporty. Także jeszcze trochę mi zejdzie, ale muszę dzisiaj skończyć. Plan jest jeszcze, żeby dzisiaj zacząć wukować, bo już w sumie dosyć obeschło po tych deszczach w lutym i w styczniu. Powiem wam, że momentalnie obeschło i teraz no niestety jak typowy rolnik będę narzekał na pogodę. No jest z pogodą nieciekawie, ponieważ no w dzień mamy parę stopni na plusie, w nocy na minusie i no brak opadów nagle i nie wiadomo, czy rozsiewać te nawozy na te zboża, czy nie. Na razie się wstrzymujemy, zobaczymy, co to dalej będzie. Może gdzieś tam nagle się pojawi jakiś deszcz na horyzoncie, żeby ładnie rozpuścił ten nawóz. Szczególnie jak te nawozy są po takiej cenie, to nie chce się tracić tego azotu, żeby, wiecie, gdzieś ulotnił się to ładnie, żeby wszystko się rozpuściło, od razu fajnie było, ale no właśnie nie zapowiadają tych deszczy, jest nieciekawie. Przez zimę nic nie nagrywaliśmy z Norbertem, w sumie nie było takich typowych prac, które można było nagrać, tam jakieś, wiecie, remonty, jakieś naprawy budynków, przeróbki i tak dalej, takie drobne tam, takie drobne prace, także nic ciekawego za bardzo, także nie było tych filmów, chęci też były mniejsze, ale teraz wiadomo, wiosna, jakoś bardziej się chce, dłuższe dni i w ogóle więcej pracy, wiadomo, w polu i gdziekolwiek, także fajnie, cieszę się bardzo z tego. Ciekawe, jak tutaj orka pójdzie, bo teraz troszkę ślady robi John Deere, ale tutaj powinno być dosyć względnie, bo jednak już nie padało dobry tydzień, także w miarę powinno obeschnąć. Troszkę mi zacze, bo pada, także muszę podnieść sobie go trochę ładowaczem. Nie zawsze się uda, ale może się uda. 32 baloty naraz, nie chcę, przez wieś jadę, także nie chcę trzeciej przyczepy ciągnąć, 3 to już była trochę przesada, ale 2 to, wiecie, z tym wozem to jeszcze przejdzie. Udało się. Zrywa zrobił i jedziemy. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 razy 18 chyba jest w rzędzie. No to mamy no niecałe 100 sztuk tam będzie. No, czyli na 3 transporty pewnie nie wezmę jeszcze. A teraz wiozę właśnie 4. No zobaczymy. Na końcu może pojadę samym wozem i zostawię też na wozie sobie. Zbliża mi się przegląd drugi na 350 godzin, jest już, już przy odpalaniu pokazuje mi komunikat, że niedługo przegląd właśnie. Także coś tam nastukał ten John Deere, niecały rok, 350 godzin będzie, no nie jest źle. Na razie tam jest w miarę oszczędzany, także nie będzie jakoś dużo tych godzin, ale pewnie z czasem będzie coraz więcej. Dobra, jadę na bazę i widzimy się za chwilę. Generalnie te baloty już bym z miesiąc temu zwiózł, ale cały czas padało w sumie w lutym i no, tutaj było błoto. Nie chciałem tego ciągnika mordować w tym błocie, tutaj brudzić, jak nie było takiej potrzeby w sumie. Ładowarką tam jeździłem sobie po 20 balotów, no w sumie to jeszcze miałem, no w stół mam jeszcze baloty. Jeździłem po prostu dalej, tutaj na ogrodzie, ale muszę dziś, teraz już nie mogę dalej czekać, już, ale obeschło w sumie, ale mimo to dalej już nie mogę czekać, bo już kolejna robota czeka, wiadomo,
orki, oborniki i tak dalej. Także dzisiaj mamy piątek, zwiozę tę słomę, potem jadę część pobułkować, resztę skończę jutro, a później bierzemy się za obornik w poniedziałek, a także może wtorek, zobaczymy. Także no, roboty będzie w opór, bo jeszcze orka pod buraki, no i tak dalej. Także teraz ten dwa tygodnie jeszcze roboty będzie. Nie wiem co z nawozami na razie. Na razie jeszcze się wstrzymujemy. Zobaczymy co pogoda pokaże. Czekam na jakiś deszczyk i może troszeczkę, żeby było cieplej. Ciekawa sytuacja jest z pszenicą. Poszła fest do góry. Gdzieś 1600, na dzień dzisiejszy 1550, coś takiego, paszowa pszenica za tonę. Także no ładna cena. Z tego co słyszałem, takie plotki są, że niby ma iść jeszcze do góry. Także na razie czekamy, ale no nie wiem czy nie lepiej mieć wróbla w garści, nie, jak to się mówi. Ale zobaczymy, na razie czekamy, ryzykujemy. Tak jak Słomek mówił, też czeka i widocznie opłaciło się. Jak na razie można powiedzieć, że to się opłaciło, no ale jeszcze się nie sprzedało, więc jest tak teraz rozchwiany rynek, że nic nie wiadomo. No ale ryzykujemy, jeszcze trochę poczekamy, zobaczymy. Może będzie 1650, pod 1700 podchodziła, to możliwe, że się spuścimy. To już będzie już tak w porządku cena. Szkoda, że żniwa takiej nie ma, bo żniwa w zeszłym roku, moi drodzy, część sprzedałem za 800 zł netto. No a teraz, no, teraz jest prawie 1600, nie? 1550, czyli no dwa razy tyle. Mówię o cenie netto, nie? Także no jest spora różnica, ale jak się nie ma gdzie zmagazynować, to to się traci. Ja i tak już nadmiar zmagazynowałem w bigach, także w tym roku i tak mam więcej tej pszenicy, no ale to i tak mogło być jeszcze więcej, nie? Zawsze mi się chciało więcej, wiadomo, ale zobaczymy jak to będzie. Tutaj właśnie z okulników też będę musiał posprzątać, bo już mają mokro, całą zimę nie sprzątałem, tylko dościelałem im tutaj. W sumie tak wiało, że połowę czasu miały zamknięty ten okulnik. Nie chciałem, żeby wychodziły tamtymi drzwiami małymi, właśnie mi wiatr wlatywał te obory, także pół zimy praktycznie były zamknięte. No ale mimo to jest sporo tego towaru, tam parę razy ścieliłem. Muszę te baloty wywalić, już na szczęście te wiatry ustały, także baloty już są niepotrzebne i po prostu i damy i wywalę po prostu cały ten obornik stamtąd, pościelę trochę, będę musiał pewnie rzucić ziemi tam, co tam nie ma posadzki i praktycznie co wywalanie muszę parę łych dorzucić tam z tyłu, taką hałdę, i z tej hałdy sobie wezmę, muszę dorzucić, bo no się dziura robi, tak zaś jest taki przeskok z tej obory na ten wybieg, tam szczególnie muszę dorzucić, żeby właśnie sobie nóg nie połamały. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, widzimy się kolejnego dnia. Wczoraj trochę pobukowałem, machłem z 4 hektary. Dzisiaj mamy sobotę, kolejny dzień i machnę też ze 4 hektary, bo trochę kiepsko czasowo dzisiaj. Przesiadłem się do zetora. Zetorem będę bukował, bo obciążników nie ma z przodu. Powiem wam, że zetor jest nawet lżejszy od John Deere'a i lepiej się bukuje, też jest ciutkę mocniejszy, przez co idzie szybciej jechać. I po prostu lżejszy też ma lżej po prostu jechać w tej orce oraz mniej ugniata tę ziemię, nie? Wiadomo. Tutaj działka dosyć twardo tutaj jest oraz powiem
ponieważ naprawdę mocno wyschło, jestem w szoku. Na to co padało, to szybko wyschło, a teraz jeszcze całkiem bez opadów będzie, to nie wiem. Lado to widzę. Tak człowiek wyzywał te deszcze i powtórnia może mieć z 2020 roku chyba. No, dwa lata temu chyba też tak było, że cały kwiecień praktycznie nie padało. Tutaj tak może być w marcu. Nie zdążyłem nawet zetora ogarnąć, tak to z grubsza szyby przeleciałem tak na sucho praktycznie. Na szybko podłogę trochę wyczyściłem. Nie jest nawet umyty, bo po zimowym sezonie to musiał to kiedyś ogarnąć. Może teraz dopiero po tych orkach i siewach i opornikach przede wszystkim. No teraz już też nie ma sensu. Teraz wychodzi na to, że takie wukowanie to niepotrzebne koszta w sumie, bo paliwo tak poszło do góry, że to jest jakaś masakra. Prawie już 7 zł jest na stacji. No w tym momencie, także no jest nieciekawie. Pewnie w innych regionach jeszcze gorzej. Zależy właśnie od regionu. Ale u nas właśnie coś koło 7 zł ropa. Przy tych cenach tego paliwa będzie trzeba ograniczać te zabiegi do minimum. Tylko te, które będzie trzeba wykonywać, się będzie robić, bo to jest naprawdę coraz mniej opłacalne wszystko. Buka właśnie ładnie rozbije te bryły tutaj na polu. Przy okazji trochę wyrówna, pozwala bruzdy, także no, robi fajną robotę. Tylko na tych większych działkach chyba warto jest zimą ciągnąć ten wał i po prostu na wiosnę tylko agregat pod kukurydzę i wszystko. Pod buraki to nie, to inna sprawa, musi być bardziej precyzyjnie uprawione, ale tutaj no, pod kukurydzę to chyba rzeczywiście będzie trzeba tak robić i tę bukę ograniczać w tych cenach paliwa szczególnie. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Także do następnego. Cześć.